Ludobójstwo było i wciąż jest najczarniejszym aspektem wielu religii. Ludzie wszystkich wyznań i narodowości dzielą się na rozsądnych i nierozsądnych. Modlę się do Boga, aby ci rozsądni zwyciężyli nad głupcami. Nie da się stwierdzić, która religia jest najważniejsza. Dla mnie najlepszą drogą jest buddyzm. Ale nie wiem, czy również dla ciebie. Ludzie różnią się upodobaniami. Jedni lubią pikantne potrawy, inni nie. Dla tych, którzy cenią sobie ostrość, dobrą przyprawą jest chili. Jednak ci, którzy preferują łagodne dania, powinni go unikać. Gdy ludzie czują ból, ocieram im łzy i przytulam ich. Wtedy, zapominając o sobie, staję się nimi. Boże, wznoszę do Ciebie błaganie, byśmy cało wrócili do domu. Według mnie nie mieszkamy na placu zabaw, lecz na placu boju. Uważam, że trwa duchowa wojna. Wierzę, że Bóg i szatan nieustannie walczą o nasze serca i dusze. To prawda, że ludzie, którzy są u władzy, mówią czasami o religii, dzierżąc przy tym w dłoni miecz. Grożą nim niewiernym. Nie na tym jednak polega prawdziwa wiara.
Według mnie żadna religia nie zezwala na zabijanie niewinnych. Człowiek zawsze jest taki sam. Rozdarty pomiędzy dobrem a złem. Pomiędzy życiem a śmiercią. Według Biblii w sercu ludzkim kryje się to, co powinno zostać zbawione. Necessità di essere salvato. Bóg zawsze nas odnajdzie. Zjawia się w chwilach, których najmniej się go spodziewamy. Otworzy nam drzwi w każdej sytuacji, nawet wtedy, gdy sądzimy, że nie ma już nadziei. Zawsze powtarzam, że nie trzeba wyruszać na poszukiwanie Boga. On już jest w drodze. Oblicza wiary. Pomysł tego projektu powstał 11 września. Wciąż pamiętam tamtą chwilę. Kręciliśmy film dokumentalny o nowojorskich strażakach. Miał to być zwykły dzień pracy. Filmowaliśmy hall World Trade Center, gdy nagle dał się słyszeć potężny grzmot. Biegłem tak szybko, jak tylko mogłem. Będąc pewnym, że zginę, zacząłem pytać samego siebie, co ja tam robię i co to wszystko znaczy. Jak poradzić sobie w momencie nagłej konfrontacji ze śmiercią? W jednej chwili zginęły 3000 pracujących, szczęśliwych osób. Był to dzień, gdy wiele osób, bez względu na to, czy byli wierzący, czy też nie, zadało sobie pytanie, gdzie wtedy był Bóg? Wydaje mi się, że bardzo trudno na nie odpowiedzieć. The experience of 11 września był punktem zwrotnym. Wciąż myślę o tym, jak gwałtownie odebrano życie takiej ilości osób. Wystarczyła chwila, by został z nich tylko proch. Na drugi dzień po ataku na ulicy zaczepił mnie pewien człowiek, pilot linii lotniczych. Zapytał mnie, gdzie wtedy był Bóg?
Jest to pytanie, które nieodmiennie pada w przypadku wszystkich tragedii. Nie ma prostej odpowiedzi, ale uważam, że Bóg był w tych, którzy wyciągali martwe ciała z rumowiska i w tych, którzy poświęcali się dla innych. To w nich jest Bóg. Muszę to sobie powtarzać. Chcielibyśmy odpowiedzieć na te wszystkie pytania na poziomie duchowym. Najlepszymi adresatami będą wielcy przywódcy religijni. Chcieliśmy pokazać ich jak zwykłych ludzi. Wejście w prywatne życie tych przywódców było dla mnie wyjątkowym przeżyciem. Z każdym z nich spędziłem jeden dzień, poznając ich wiarę, marzenia, nadzieje i obawy. Można traktować ich jak ojców i matki, jak osoby, które poprzez Boga poszukują odpowiedzi na pytania o sens życia. Urodziłem się w Haifie, która uznawana jest za miasto świeckie. Nasi sąsiedzi żywili wręcz nienawiść w stosunku do religijnych Żydów. Mój ojciec nosił tał zawinięty w gazetę, gdyż bał się, że ludzie obrzucą go kamieniami. Po Holokauście wiele osób nie rozumiało, jak Żydzi mogą wciąż wierzyć w Boga. Moi rodzice nie porzucili religii i zrobili wiele, by wzniecić we mnie iskrę wiary. W młodości byłem leniwym uczniem. Nada luczu. Gdy nauczyciel krzyczał na mnie, uciekałem do domu, do mojej matki, obiecując sobie, że już nigdy nie wrócę do szkoły. Nie miałem jednak wyboru i po jakimś czasie z niechęcią ponownie stawałem przed nauczycielem. Moje dorastanie nie przebiegało spokojnie. Przede wszystkim ze względu na problemy w domu. Wychowałem się w biednej rodzinie w małym miasteczku Karoliny Północnej. Często zmienialiśmy miejsce zamieszkania, poszukując lepszych warunków. Rodzice nie byli baptystami. Byli niewierzący. Po raz pierwszy poczułem obecność Boga w pewnym małym kościółku. To wtedy znalazłem wsparcie i miłość, których wcześniej nie zaznałem. Chociaż mój ojciec, niech Bóg ma jego duszę w opiece, był analfabetą, to ogromnie szanował naukę.
Kiedy się urodziłem, przysiągł, że skieruje mnie na drogę wiedzy. Gdy kilka miesięcy po porodzie los sprawił, że moja matka zmarła, zajęły się mną moje babcie. Gdy miałam 8 lat, odwiedziłam chatę, w której mieszkało 12 dzieci. Tuliły się do siebie, krzycząc, że są głodne. Ich matka, płacząc, próbowała je pocieszyć. Widząc coś takiego, zaczęłam się zastanawiać, dlaczego jedni ludzie skazani są na cierpienie, podczas gdy inni są szczęśliwi. Już jako dziewięciolatek czułem boską miłość. Pewnej niedzielnej nocy w Greensboro, w Karolinie Północnej, Bóg przemówił do mojego małego serca. W modlitwie prosiłem Jezusa, by stał się Panem mego życia. To właśnie wtedy wszystko uległo zmianie. Jako dzieci bardzo często bawiliśmy się, udając, że jesteśmy modlącymi się kapłanami. Nawet dziś, gdy zasiadam nad torą, wspominam to, co wtedy robiliśmy. Byłem w trzeciej klasie szkoły podstawowej, gdy odwiedził nas pewien człowiek. Słyszałem, jak mówi nauczycielowi, że czeka mnie wielka przyszłość. Nie spodziewałem się jednak, że zostanę szejkiem Al-Azhar. Jak się okazało, właśnie taka była wola Allaha. Moja matka zmarła w 1959 roku. To był 59 rok. Ojciec odszedł 3 lata później. Bóg pomógł mi przetrwać ten trudny okres. Zawsze modlę się za swoich rodziców, dziękując im za wykształcenie i wychowanie, które pozwoliły mi przyłączyć się do Kościoła. I w tym tej przynależności k cerkwi oraz za głęboką wiarę, którą wlali w moje serce. Może to dziwne, ale nie umiem wskazać chwili, w której zostałem wezwany przez Boga. Mimo to w młodości wyraźnie słyszałem Jego głos. Był to dla mnie nowy świat, którego się bałem i którego, szczerze mówiąc, wciąż się nieco boję. Wybrałem drogę, która nie zawsze jest łatwa. Od Boga otrzymałem wspaniały dar kapłaństwa, który muszę pielęgnować przez resztę dni mojego życia. Był rok 1972. Protestowaliśmy w Nowym Jorku przeciwko wojnie w Wietnamie. Organizowaliśmy marsze uliczne.
Mimo iż studiowałem teologię, mój stosunek do Kościoła był bardzo krytyczny. Zdecydowałem się zostać terapeutą. Gdy wraz z innymi kandydatami stałem w kolejce, oczekując na rejestrację, usłyszałem głos, którego dotąd nie znałem. Dotarły do mnie następujące słowa: co robisz, Mark? Przygotowałem dla ciebie inny los. Gdy nadeszła moja kolej, schowałem dokumenty, wyszedłem i wróciłem do swojego mieszkania na Brooklynie. Ion uczyła się w koledżu. Kiedy wróciła do domu, powiedziałem jej, że nie mogłem zapisać się do tamtej szkoły. Żeby zrozumieć, czego chciał ode mnie Bóg, przez 6 miesięcy uczęszczałem na specjalną terapię. Chciałem wiedzieć, jakie jest moje powołanie. Po jakimś czasie pojąłem, że Pan chce, abym został pastorem. Tym sposobem człowiek, który w latach 60. protestował przeciwko instytucjom, dziś stoi na czele 60-milionowego kościoła luterańskiego. Bóg musi mieć duże poczucie humoru. Zazwyczaj budzę się o 3:30 rano. Śniadanie podają mi o 5:00. Nie jem obiadu ani kolacji, więc od rana czuję głód. Jeden z moich młodszych braci żartuje, że jedynym powodem, dla którego wstaję tak wcześnie, jest to, że nie mogę doczekać się śniadania. Z reguły budzę się o 4:00, lecz gdy mam zmówić poranną modlitwę, wstaję o 2:00. Biorę kąpiel, modlę się i budzę moją żonę, która parzy mi herbatę. Wstaję o 6:00 rano i od razu biorę się za studiowanie Biblii. Następnie idę poćwiczyć. Nie przestaję się modlić, nawet wtedy, kiedy korzystam z bieżni. Jestem
Pytasz, kim jest Bóg? Ty nim jesteś. Są nim bryza, ocean, ryk lwa i śpiew ptaków. Bogowie i boginie są we wszystkim. Wszystko może być Bogiem. Czuję Jego obecność w duchowej obrzędowości. Kocham Boga i mówię do Niego językiem zakochany. Jak możemy odróżnić głos Boga od tysięcy głosów, które słyszymy każdego dnia? Bóg mówi na wiele sposobów. Przemawia przez naszych przyjaciół, rodziców, pastorów i księży. Przez cały dzień w ciszy swojego serca prowadzę dyskurs z Bogiem. Mój związek z Nim jest dla mnie bardzo ważny. Obecność Wszechmocnego odczuwam silniej niż własne istnienie. Jego potęga przejawia się w każdym ludzkim oddechu, w każdym ruchu, który wykonujemy. Uczucia doświadczanego w trakcie odprawiania modlitw i słuchania religijnych pieśni nie da się opisać. Jesteśmy jak niemi, którzy jedząc słodki owoc mogą wyrazić odczuwaną słodycz jedynie poprzez uśmiech. Świadomość Boga przychodzi do mnie na nowo z każdym oddechem. Wdech to przyjęcie Jego ducha do swego wnętrza. Wydech to echo boskiego dzieła stworzenia. Każdego dnia zatrzymuję się i słuchając swojego oddechu oraz bicia serca, myślę, tak, to dzięki Niemu żyję. W tej ciszy jest wieczne boskie życie. Dawniej, by móc studiować Koran, musiałem codziennie chodzić pieszo do odległej o 5 kilometrów wioski. Obecnie moje wnuki są codziennie wożone do szkoły samochodem. Od drzwi do drzwi. يتنتقلون من البيت إلى المدرسة بالسيارة ويعودون بالسيارة. Miłość czyni życie lżejszym. Jej imię Amma oznacza matkę. Nazywają ją przytulającą świętą. Od rana ludzie z całych Indii czekają na darshan, czyli uścisk, który stanowi rodzaj komunii. Setki wyznawców stoją w kolejce całymi godzinami, aby otrzymać ten jeden uścisk. Do zgromadzonych wychodzę o 10 rano. Darshan trwa tak długo, aż w kolejce nie będzie nikogo. Słucham ich i czasami staję się nimi. Ich ból jest moim bólem. Ich radość moją radością.
הם עכשיו נוסעים לכותל. מה התוכנית שלך? Jednym z wielkich wyzwań, przed którymi stają wszyscy przywódcy religijni, jest konieczność poświęcenia związków osobistych, które są dla nich ważne. Budząc się co rano, pamiętam, że jestem dzieckiem Bożym. Wiem, że Bóg ma dla mnie wiele powołań. Jestem mężem i ojcem szóstki dzieci. Z powodu mojego powołania Ione musiała porzucić dającą jej wielką satysfakcję karierę zawodową. Prywatnie jesteśmy przyjaciółmi i kochankami. To najważniejszy związek w moim życiu. Nie umiałbym nauczać, gdyby nie moja żona. Jest pisarką i zajmuje się własną karierą naukową, lecz mimo to dzieli ze mną moje powołanie. Musieliśmy zaakceptować je oboje. Jak każdy kapłan lub przywódca religijny, czasami nie jestem w stanie połączyć służby Bogu z życiem rodzinnym i osobistym. Wciąż nie wiem, jak uczynić ten związek prostszym. Adoptowaliśmy czwórkę dzieci różnych ras. To wspaniałe doświadczenie, które bez ustanku nas wzbogaca. Niestety nasze dzieci wielokrotnie cierpiały z powodu rasizmu i uprzedzeń innych ludzi. The blood of Christ, the cup of salvation. Te dary, chleba i wina, niechaj staną się ciałem i krwią Chrystusa. Nie należę do siebie. Kapłan jest sługą parafii, zgromadzenia, wiernych, a także własnego powołania. Wierującym temu dziełu, które on służy. No i często mnie spraszają. Ludzie pytają mnie, skąd biorę siłę. Zawsze odpowiadam, że pochodzi ona z nabożeństwa. Nabożeństwo ortodoksyjne, podczas którego nie można usiąść, różni się od tego, które praktykowane jest w świecie zachodnim. Wystarczy przyjrzeć się historii naszego kraju, aby spostrzec, że rządzący nim dyktatorzy próbowali zastąpić religię swoimi hasłami. To jednak im się nie udało. Nie ma już dyktatorów, ani wojującego ateizmu niszczącego ludzi podążających drogą wiary. Iluż hierarchów Kościoła, kapłanów oraz zwykłych wyznawców zginęło lub cierpiało męki w imię wiary w Chrystusa. Nie jestem ostatnim Mohikaninem. I w Sowieckim Sojuszu
W Związku Radzieckim było wielu wyznawców naszej religii. Dzisiejszą duchową odnowę zawdzięczamy ludziom, którzy nie porzucili wtedy swojej wiary. Trudne czasy zawsze zbliżają ludzi, umacniając ich w wierze. Moim zdaniem dobrobyt oddala wiernych od Boga. Jest takie powiedzenie. Dopóki nie ma grzmotu, ludzie nie czynią znaku krzyża. Wiara to nie zestaw reguł, który wręcza się ludziom niczym ciężki plecak na podróż przez życie. Nasza religia jest prosta, lecz bogata. Wierzymy w to, że Bóg istnieje. Niech chrześcijaństwo daje nam radość. Miłość jest wyrzeczeniem się własnego ja. Pan dał nam jej definicję. Ci, którzy gubią samych siebie, odnajdują się, a ci, którzy chcą się oszczędzić, giną. Chrześcijaństwo, islam, judaizm i hinduizm. Głęboko szanuję wszystkie te religie. Podziwiam także ludzi, którzy je wyznają. Wszyscy wiemy, że przez tysiące lat służyły one milionom wiernych. Mając to na uwadze, nie można nie uznać ich za dobre. Miłość i współczucie zawsze były bardzo ważne. To właśnie one dały początek życiu. Mówią, że jestem duchem, ale to nieprawda. Mówią, że jestem Buddą, ale to także nieprawda. Nigdy nie mówiłem, że posiadam jakąś szczególną moc. Jestem taki sam jak wy. Jestem zwyczajnym człowiekiem. Filozofia buddyzmu mówi, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Dalaj Lama nie wybrał życia religijnego. To on został wybrany. W Tybecie nikt nie ma wątpliwości co do wyboru Dalaj Lamy. Pomimo swego wieku, to on jest wcieleniem Buddy. Spotkać Dalaj Lamę to spotkać samego Boga. To, że zostałem mnichem w tak młodym wieku, nie było moim wyborem.
Zostałem odseparowany od matki, lecz dzięki opiece innych mnichów nie czułem wielkiego smutku. Marca 1959 roku armia chińska zaatakowała Tybet. To mnie zmusiło do ucieczki. Nie byłem pewny, czy uda mi się przeżyć. Nie wiedziałem, co się wydarzy w nocy. Kiedy wreszcie dotarłem w bezpieczne miejsce, mogłem odetchnąć i poczuć się wolny. Zostałem dobrze przyjęty przez rząd Indii. Za mną musiało podążyć ponad 60 tysięcy Tybetańczyków. Nie dano im żadnego wyboru. W Indiach Północnych Dalaj Lama utworzył nowy rząd na uchodźstwie. Wolność jest bardzo ważna. Nie tylko wolność fizyczna, ale także wolność słowa. Demokracja gwarantuje ją dzięki prawu. Tybetańczycy, zarówno ci w Tybecie, jak i poza nim, pokładają we mnie wielkie nadzieje. Z tego względu mam moralny obowiązek pracy dla ich dobra. Każdego roku przybywają tutaj tysiące uchodźców politycznych i religijnych. W tej chwili panuje strach. Osoby przyjeżdżające z Tybetu zawsze mówią mi o wielkim strachu, który noszą w sercach. Ona boi się wracać do Tybetu. Jest młoda. Powinna zostać tutaj, żeby móc podjąć naukę. Gdy pielgrzymi wracają do Tybetu, nie powinni mówić o polityce. Chińczycy stają się coraz bardziej agresywni. Widząc okrucieństwa lub kataklizm, patrząc na ofiary z Biesłanu albo na ofiary tsunami, pytamy, czy te wydarzenia mają jakiś związek z Bogiem. Jestem pewny, że On istnieje tak samo, jak istnieje cierpienie. Tylko jak połączyć wiarę z tragedią? O wątpliwościach osób wierzących rozmawia się w kategoriach zwyczajnej niepewności. Jednak gdy siedząc w domu, nie jesteśmy pewni, czy pada deszcz. By to sprawdzić, wystarczy wyjrzeć przez okno. Kiedy ktoś pyta, czy Bóg istnieje, nie da się wskazać mu prostej odpowiedzi. Powiedzieć nie wiem, zobacz, to o wiele trudniejszy problem, który może zgłębić tylko nasze serce. Często odczuwam wątpliwości. Dla mnie przeciwieństwem wiary nie jest wątpliwość, tylko niewiara. Ludzie, którzy mnie znają, przedstawiają mnie jako osobę intensywnie wątpiącą, ale która nigdy nie traci wiary. Każdy czasami przeżywa kryzys. Obowiązkiem każdego człowieka jest przełamać go, prosząc o radę i dzięki wsparciu powrócić do wiary. Nasza najstarsza córka zachorowała na raka. W październiku lekarz, który należy do naszego kościoła, poinformował mnie o jej chorobie. Był to dla mnie bardzo trudny dzień, gdyż musiałem zadzwonić do niej i przekazać jej tę wiadomość.
Wraz z żoną modliliśmy się o to, by Bóg uzdrowił naszą córkę i pomógł jej przez to przejść. Był to moment, w którym czuliśmy boską moc. Ta potężna siła była z nami przez cały czas choroby. Boże, stoimy wokół naszego pastora, trzymając dłonie na jego ramionach, ponieważ wierzymy w potęgę modlitwy. Unosimy go do Ciebie, prosząc o to, byś pobłogosławił słowa, które dzisiaj wypowie. Największym błędem w postrzeganiu baptystów jest uznawanie nas za ograniczonych, nietolerancyjnych i nieczułych ludzi. To całkowita nieprawda. How you doing? Good morning. Good morning. Hey boys. How you doing? Huh? You can sneak in if you're from Greensboro. I thought so. Welcome, welcome. Honey child. How you doing? There are things we Owszem, są rzeczy, którym się sprzeciwiamy. Zawsze jednak powtarzam, że nasza religia jest przy tym bardzo pozytywna. Większość naszych wyznawców to czuli, kochający ludzie, gotowi nieść pomoc innym. Wszystkie religie łączy jeden element. Jest nim pragnienie kontaktu z boskością. We're going to do better. We're going to change something in our lives. And that's good. Wierzymy, że życiem rządzi autorytatywna prawda, którą można znaleźć w Biblii. Będę stał w wodzie, podczas gdy Ty dołączysz do mnie i dasz swoje świadectwo. Pismo Święte mówi, że rolą religii jest zbliżanie ludzi do Boga. Chrzest jest symbolicznym aktem identyfikacji z Chrystusem. Przechodzi się go wtedy, gdy człowiek decyduje się powierzyć swe życie Bogu. Dzisiaj odbędzie się chrzest pewnej młodej damy. Jak zwykle dolewam odrobinę wody z Jordanu, czyli z rzeki, w której ochrzczono Jezusa. Jakie jest Twoje świadectwo? Chrystus jest moim Panem i Zbawcą. Jej wolą jest podążyć drogą Jezusa. Zatem chrzczecie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ochrzczona, powstań do nowego życia. Są na świecie rzeczy, których opinia publiczna nie akceptuje, zarówno złe, jak i dobre.
Uważamy, że istnieje prosta droga. Wierzymy, że należy akceptować władzę, lecz do Boga dotrzeć można tylko poprzez związek z Chrystusem. Jestem gotów walczyć i umrzeć za mój kraj albo za moją rodzinę. Jednak przede wszystkim jestem gotowy walczyć i zginąć w imię mojej wiary w Chrystusa. Wierzymy, że na ludzkość składają się zarówno święci, jak i grzesznicy. W Ameryce jest wielkie zoo. Na ostatniej klatce wisi tablica z napisem: oto najgroźniejszy drapieżnik na świecie. Ludzie ciekawi, jakie to zwierzę, zaglądają do środka, by w świetle lamp zobaczyć swoje lustrzane odbicie oraz kolejny napis: tak, to ty jesteś najgroźniejszym z drapieżników. Wierzę w to, że człowiek z natury jest dobry. Zło jest negatywnym czynnikiem pochodzącym z zewnątrz. Życie to konflikt. Było tak, odkąd Bóg stworzył świat. To konflikt pomiędzy dobrem i złem. Skończy się on dopiero wtedy, gdy Bóg zamieszka na ziemi. Jednym z wyzwań dla ludzi różnych wiary jest powiedzenie sobie: nie zabijaj. Trzeba to zrobić wyraźnie. Chrześcijanin z Palestyny musi powiedzieć Żydowi: nie zabijaj mnie. Tak samo jak Żyd musi powiedzieć to muzułmaninowi: nie zabijaj mnie. Wiarę należy sprowadzić do rzeczywistości życia codziennego. Inaczej nie będzie nadziei. Ludzie nie mogą żyć bez wiary. Wszystko jest wiarą. Mimo różnych problemów, w każdym ludzkim sercu kryje się pragnienie Boga. Wiara to cześć oddana reprezentującemu ją Bogowi. Przyjmowanie posłannictwa świętych ksiąg oraz posłannictwa aniołów. Większość ludzi wierzy w istnienie tylko jednego Boga. Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie. To bardzo istotne, żeby rabin dobrze znał wszystkie prawa swojej religii. Jest to osoba, która prowadzi innych pośród meandrów wiary i pomaga im łączyć się nie tylko z Bogiem, ale także z innymi ludźmi. Moim zadaniem jako szejka Al-Azhar jest pomaganie ludziom. Ci, którzy postępują niewłaściwie lub ich słowa są nieodpowiednie, muszą otrzymać stosowne pouczenie.
Należy wskazywać im właściwą drogę. Wpajamy naszym uczniom założenie, że islam jest religią, która jednoczy, a nie dzieli. Jest to religia skupiająca się na czynieniu dobra i na unikaniu zła. Jest sprawiedliwa zarówno dla muzułmanów, jak i dla ludzi innych wyznań. Zarówno funkcja, którą pełnię, jak i sposób, w jaki zostałem wychowany, skłaniają mnie do tego, aby myśleć, że najlepszym dżihadem, który można i należy prowadzić w służbie religii, ojczyzny i rodziny, jest szerzenie pokoju i bezpieczeństwa wśród ludzkości. Ludzie nie rodzą się terrorystami. Rodzą się jednak z dumą, zazdrością, chęcią współzawodniczenia oraz ze skłonnością do grzechu. Bóg nie uprawnia nikogo do czynienia zła. Religia to pokój. Pokój pomiędzy jednym człowiekiem a drugim oraz pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Od przykazania mówiącego nam nie zabijaj nie ma wyjątków. Terroryści, którzy próbują się ukryć za fasadą religii, są kłamcami. Religia nie daje żadnych podstaw, aby dokonywać aktów szaleństwa, którymi są czyny tych złych ludzi. Przemoc, nienawiść i podziały w imię religii nie są świadectwem wiary, lecz grzeszności ludzi oraz ich duchowej dezintegracji. Wiele osób używa religijności do osiągania własnych, egoistycznych celów. Ten czyn, który opisałem jako czysto kryminalny, został popełniony przez ludzi, którzy nie wiedzą, czym jest prawdziwa wiara. Nie pojmują, czym jest cnota, ani nie wiedzą, czego zakazał Bóg. Są ucieleśnieniem wszystkich złych ludzkich cech, ignorancji, okrucieństwa oraz agresji skierowanej przeciwko bliźnim. Nie znajduję dla nich żadnego usprawiedliwienia, także z islamskiego punktu widzenia. Są to ludzie gotowi popełnić samobójstwo dla pustych obietnic składanych przez przywódców religijnych. Należy głośno powiedzieć, że to wszystko jest nieprawdą. Każde samobójstwo jest zakazane. Niezliczoną ilość kart historii pokrywają opisy bitew prowadzonych w imię Boże.
Tak jakby Boga cieszyło to, że zabijamy naszych wrogów. Nasza religia mówi, pierwszy zabij tego, który przyszedł zabić ciebie. Tak więc można się bronić, ale nie mordować ludzi w imię wiary. Należy zrozumieć, że żydowskie prawo mówi, iż nie powinno się atakować żadnego narodu w celu jego zniewolenia. Jednakże w obronie czasami trzeba strzelać i zabijać. Jako żołnierz i dowódca sam tak robiłem. Wiara daje ludziom siłę, aby stawić czoło przeciwnościom. Zawsze mogą się nią wesprzeć. W wojsku służyłem w dywizji pancernej. Pamiętam, jak przez celownik wybierałem cel ataku. Kiedyś podszedł do nas żołnierz, który nie był wierzący, i powiedział, że mi zazdrości, gdyż on, patrząc przez celownik, widzi jedynie swoją żonę i dzieci. Powiedział, że to wiara musi dawać mi taką siłę. Przybyliśmy do Izraela i zbudowaliśmy w nim państwo, wbrew otaczającym nas wrogom. Cały czas myśleliśmy o tych, którzy stali w kolejkach do komór gazowych oraz o Wszechmocnym, który obiecał nam, że nasz naród będzie istniał wiecznie. Uważam, że na wszystkie wyzwania rzucane mi przez tych, którzy są mi przeciwni, mogę odpowiedzieć jedynie przez moją wiarę. Islam jako cywilizacja opiera się na współczuciu. Do przemocy ucieka się jedynie w odpowiedzi na przemoc zadawaną przez innych. Pod tym względem nasza religia nie różni się od pozostałych wyznań, które również dopuszczają obronę życia i ojczyzny. Nam, młodym muzułmanom, nie podoba się polityka Izraela wobec Palestyny. Co powinniśmy zrobić? Życie to walka dobra ze złem. To, co dzieje się w Palestynie, Iraku, Libanie i Afganistanie, to właśnie potyczki tego, co dobre, z tym, co złe. Dobrzy ludzie zwyciężą, jeśli nie będą się poddawać. Dobrzy ludzie zwyciężą, jeśli będą niezłomni w swoim działaniu oraz w swojej wierze. يباشرون الأسباب التي شرعها الله للنجاح. إن مشكلة العالم. Światowe problemy powodują ci, którzy nie mają szacunku dla innych ludzi. Ich motywacją jest imperializm, który tłamsi dobrą energię jednostek. Chcielibyśmy, aby świat rozwijał się poprzez wiedzę i naukę, które powinny być czynnikami, które budują, a nie niszczą. Tak.
Na świecie żyje 6 miliardów ludzi, wśród których tylko kilka tysięcy popiera terroryzm. Rozumiem, dlaczego fundamentalizm jest dzisiaj tak atrakcyjny. Żyjąc w świecie, który trudno jest nam kontrolować, szukamy czegoś, co pomoże nam się w nim odnaleźć. Co może uporządkować moje życie? Co usunie z niego niepewność? Fundamentalizm oferuje proste rozwiązanie. Daje pewność, której nie może dać nikt na świecie. Terroryści są mniejszością. Chociaż wielu z nich pochodzi z krajów muzułmańskich, to nie możemy powiedzieć, że wszyscy muzułmanie to terroryści. Są nimi także hinduiści, chrześcijanie i wyznawcy buddyzmu. Terroryzm nie jest najważniejszym problemem naszego świata. Zrozumiałem to, odwiedzając kwaterę ONZ. Głównymi problemami są głód oraz AIDS. To choroby i niedożywienie najbardziej nękają ludzkość. Martwię się tym, że zajmując się terroryzmem, odwracamy się plecami do ludzi, którzy giną codziennie z wielu innych przyczyn. Poprzez wszystko, co robię, poprzez to, jak wsłuchuję się w czyjś płacz, komunikuję się z innymi. Każdy z nas otrzymał dar macierzyństwa lub ojcostwa. Jednakże większość ludzi nastawiona jest na branie. Ja chcę rozdawać dary, które otrzymałam. Dlatego wszyscy mówią na mnie Amma, czyli matka. Widzieliśmy, jak Amma prowadzi darshan przez wiele godzin, bez chwili przerwy. Czasami śpię 2 godziny, ale bywa, że funkcjonuje nieprzerwanie przez 2 doby. Chociaż upłynęło już wiele czasu, na darshan, czyli uścisk, czekało jeszcze mnóstwo osób. Kocham ludzi i chcę ocierać ich łzy. Ich szczęście jest moim szczęściem. Cieszę się, że mogę służyć Wszechmocnemu. Dzięki Jego łasce mogę pomagać innym. To jedyne szczęście, jakie spotkało mnie w życiu.
Gdy zostałem wybrany do cytowania świętych słów, przydzielono mi te dwa pokoje. Od tamtego czasu minęło już ponad 40 lat. Nie martwię się o mój dom. Mam rodzinę, która wszystkim się zajmuje. Nie muszę się o nic troszczyć. Każdego ranka święta księga jest wnoszona do Złotej Świątyni, najświętszego miejsca wszystkich Sikhów. Otrzymanie tej misji było dla mnie wielkim zaskoczeniem. To był cud. Księga uznawana jest za wcielenie wszystkich poprzednich guru. Traktuje się ją jak żywą osobę, którą budzi się rano i prowadzi do świątyni, by ofiarować jej dary. Where offerings are being given to it. Według naszego guru wszyscy pragniemy społeczeństwa, w którym każdy będzie dobrze traktowany. Takiego, które opisano w świętych księgach. Chcemy świata, w którym nikt nie będzie gnębiony. Według świętej księgi prawdziwy guru opisał dobrą osobę jako człowieka szczerego, radosnego, litościwego, prawego i cierpliwego. W czasie wspólnych posiłków zwanych langars, Sikhowie dzielą się chlebem z niesikhami. Bogaci ucztują wraz z biednymi. Wszyscy są mile widziani. Są to cechy boskie. Powinny one emanować z człowieka niczym zapach kwiatów. W roku 1984 Złota Świątynia została zaatakowana. Nie spodziewałem się, że to nastąpi. Uzbrojeni Sikhowie zabarykadowali się wewnątrz świątyni, żądając odłączenia stanu od Indii. Po nieudanych negocjacjach do świętego miejsca wkroczyło wojsko. Ściany świątyni podziurawiono kulami. Setki wiernych znalazły się w ogniu krzyżowym. Moją rodzinę umieszczono w areszcie. Tak samo jak wielu młodych ludzi. Zrozumieliśmy, że mają zostać zabici. Była północ, a ja modliłem się u stóp Wszechmocnego. Powiedziałem: Panie, boję się, że tego nie przeżyję. Społeczności Sikhów zadano bardzo głębokie rany, które nieprędko się zagoją. Nie myślałem, że dożyję chwili, gdy ludzie będą z taką radością bili pokłony Wszechmocnemu. Tamto wydarzenie przyjąłem jako wolę Bożą. Trudne chwile przetrwałem dzięki wierze,
która zawsze mnie prowadziła. W latach 80. amerykański wywiad zaplanował zamach na mnie. Oto osoba, która miała być ofiarą tego ataku. Mohammed Hussein Fadl Allah. Bomba eksplodowała przed budynkiem, w którym mieszkał Fadl Allah, zabijając kilku jego ochroniarzy oraz wielu wiernych. Próba zgładzenia mnie skończyła się śmiercią 80 dzieci i kobiet. Ponad 200 osób zostało rannych. Przeżyłem dzięki łasce Boga. Najbardziej dotknął mnie nie fakt zamachu na mnie, ale tragedia niewinnych ludzi wywołana przez amerykański spisek. Nikt nie został aresztowany w związku z zamachem. Rząd wyparł się jakiegokolwiek związku z jego organizacją. Moją wiarę wielokrotnie wystawiano na próbę. Jeden z moich synów przed ukończeniem 13 roku życia dwukrotnie lądował na odwyku. Pewnego dnia musiałem stanąć przed sędzią i powiedzieć, że nie jestem w stanie dłużej wychowywać swojego dziecka. Poprosiłem o odesłanie go do miejsca, w którym otrzyma właściwą pomoc. Syn trafił na 19 miesięcy do zamkniętego ośrodka. Gdy wyprowadzali go w kajdankach, poczułem, że zawiodłem. Mogłem myśleć jedynie o tym, że jest to próba, która zbliży mojego syna do Boga. Wiedziałem, iż pomimo tego, że ja nie potrafiłem zająć się synem, zrobi to sam Wszechmogący. Właśnie takie chwile wzmacniają moją wiarę i czynią miłość głębszą. Japończycy zawsze żyli blisko natury. Jest ona częścią ich DNA. Wyznawcy Shinto nie mają żadnej doktryny ani świętych pism. Wierzymy w to, że błogosławieństwa natury pochodzą od wielu bogów i bogin. Nasza świątynia jest korporacją religijną, na której czele stoję ja. Główny kapłan nie zawsze był osobą związaną z Bogiem. To nieprawda, że całe moje życie upłynęło pod znakiem religii.
Był dyrektorem generalnym w firmie Toshiba. Objąłem to stanowisko dzięki przeznaczeniu. Jego cesarski majestat osobiście poprosił mnie o zaopiekowanie się tą świątynią. Shinto bazuje na koncepcji wiecznej młodości. Wierzymy, że bogowie i boginie odradzają się co 20 lat. Kaplica Shinto odbudowuje się co 20 lat. Świątynie, tak jak bogowie, nigdy się nie starzeją. Kropla wody albo liść krążą w obiegu bez żadnych strat. Pory roku przychodzą i odchodzą w nieprzerwanym, wiecznym rytmie. Ludzie od wieków wierzą w bogów żyjących w ogniu, wodzie, drzewach i trawie. Czcimy sposób, w jaki natura się regeneruje. Wiara w wieczną duszę pozwala nam uwolnić się od strachu i niepokoju. Szczęśliwi są ci, którzy pracują dla świata, tak jakby mieli żyć w nim wiecznie, a dla życia pozagrobowego, tak jakby mieli umrzeć jutro. Należy pamiętać, że tak naprawdę nie umieramy. Śmierć to nie kropka na końcu zdania. Śmierć to kolejny początek. Dostaniemy to, na co zasłużyliśmy. Życie ziemskie ma przygotować nas do życia po śmierci. Całe bogactwo, wszystko, czemu poświęcamy tyle uwagi, zostanie tutaj. За порог вечности. А все то, чему мы так много уделяем внимания внешним, это все останется. Największe wyzwanie to konfrontacja z własnym ego. Musimy mieć odwagę stanąć twarzą w twarz ze śmiercią. Il pacchetto energia sgravi incentivi per famiglie e imprese attente all'ambiente, corso al petrolio pesante rischio per i paradisi. Piękno stworzone jedynie z harmonii nie jest pięknem prawdziwym. Czegoś w nim brakuje. Ciemność i światło uzupełniają się nawzajem. Winogrono, ażeby dojrzeć, potrzebuje nie tylko słońca, ale i deszczu. Nie tylko dnia, ale i nocy. Najważniejsze słowa ostatniego nabożeństwa dnia to: duszę moją w ręce Twe powierzam. Powtarzamy to przed snem, który jest nauką śmierci. Jest to praktyka, która zmienia nasze myślenie. Wierzę, że gdy umrę, ujrzę siebie w sposób inny niż dotychczas. Spojrzę na siebie w świetle prawdy Bożej. Może to być trudne i przyznaję, że czasami się tego obawię. Nic na to nie poradzę. Mogę jedynie zaufać Bogu, który mnie kocha. Nawet jeśli zobaczę samego siebie w niekorzystnym świetle, On mnie nie porzuci.
God is still love. Now, can I accept that? Czy będę umiał to wszystko zaakceptować? Dowiem się, kiedy umrę. Dojrzałe owoce spadają na ziemię. Nie ma w tym nic dziwnego. Najważniejsze jest to, abyśmy w chwili śmierci nie musieli niczego żałować. Jeśli przeczytacie w gazecie, że Frank Page umarł, nie wierzcie w to, gdyż będzie to chwila, gdy będzie we mnie więcej życia niż kiedykolwiek. Stanę w obliczu Boga. Nawet jeśli umrę dzisiaj, prawdopodobnie nie będę miał czego żałować. Raczej się przestraszę, chociaż nigdy nie wiadomo. Okay. See, that's what I was thinking she was saying. Jezus Chrystus nadaje sens mojemu życiu. Jednak niechrześcijanie tego nie rozumieją. Jezus był człowiekiem z krwi i kości, który cierpiał, który przesuwał granice, jednocząc się z ludźmi, z którymi nikt nie chciał mieć do czynienia. Potrafił zaprosić do stołu grzesznika, rozmawiać publicznie z kobietą, z którą nie powinno się rozmawiać. Właśnie dlatego prowadzi mnie w miejsca, gdzie ludzie cierpią, gdzie pełno jest śmierci i przemocy. Chcę, abym niósł tam boskie przesłanie pokoju i sprawiedliwości. Po 10 godzinach darshan dobiega końca. W ciągu swojego życia Amma przytuliła ponad 26 milionów osób z całego świata. Sensem życia jest dla mnie obdarzenie innych miłością. Wystarczy się rozejrzeć i popatrzeć na ludzkie twarze. Każda z nich może stać się zwierciadłem boskiej chwały. Takie myślę nie zmienia nasz stosunek do innych. Najważniejszą rzeczą, jaką rodzice mogą przekazać dziecku, jest świadomość tego, że jest kochane zarówno przez nich, jak i przez Boga. Chciałbym, aby w przyszłości ludzie kierowali się nie instynktem, a rozsądkiem i logiką, oraz żeby uwierzyli w ważność dialogu. Problem w tym, że rozmawiamy jedynie z ludźmi, którzy się z nami zgadzają. Prawicowi fanatycy dyskutują tylko z prawicowymi fanatykami, zachłystując się poprawnością swoich poglądów. Lewicowi liberałowie dyskutują tylko z lewicowymi liberałami, krytykując poglądy tych z prawicy. W Moskwie zorganizowaliśmy międzynarodowy szczyt religijny. Wszyscy jednogłośnie potępili przemoc i terroryzm oraz wystąpili przeciwko wzajemnej nienawiści. To właśnie jest siła religii. Najbardziej obawiam się tego, że nie nadążamy za rozwojem naszej cywilizacji.
Nie rozumiem, jak gwałtownie może się ona pogrążyć. Ludzie nie czują potrzeby szybkiego pojednania. Have mercy upon you, pardon and deliver you from all your sins. Potrzebujemy, żeby ktoś wyraźnie powiedział: przebudźcie się. Musicie się przebudzić. This could disappear. Nie powinniśmy dopuścić do tego, by terroryzm zmienił nasze życie. Nie możemy zgorzknieć, nie możemy cały czas odczuwać złości. Nie pozwólmy, by terroryzm uderzył w nasze dusze. Szanujemy różnice pomiędzy religiami. Pracujemy na rzecz pokoju i pojednania. W świecie targanym konfliktami, w którym usprawiedliwiana jest przemoc w imię Boże, należy przypomnieć, że religia nie może być nośnikiem nienawiści. Bogiem nie da się zasłonić zła i przemocy. Spędziwszy wiele czasu z przedstawicielami różnych kultur i religii, zrozumiałem, że więcej nas łączy niż dzieli. To nam daje wielką nadzieję. Otrzymaliśmy wiele odpowiedzi, choć czasami były one bardzo niespodziewane. Skłoniły nas jednak do myślenia. Pod koniec naszej podróży zdałem sobie sprawę z tego, że poszukiwanie prawdy samo w sobie jest aktem religijnym. Chciałbym, aby wszyscy ludzie żyli z godnością, która jest darem od Boga. Nie powinna być im odbierana z powodu uprzedzeń, ubóstwa, wojen i przemocy. Nie sądzę, żeby Pan Bóg chciał, abyśmy żyli tak jak teraz. W czasach, gdy jesteśmy świadkami wydarzeń, takich jak w Iraku, należy modlić się do Boga o to, by położył kres naszym waśniom. Zawsze powtarzaliśmy, że nie ma różnicy pomiędzy sunnitami a szyitami. Wszyscy muzułmanie to miłujący bracia. Rozmawiałem kiedyś z muzułmańskim przywódcą religijnym, który powiedział mi: nie wiem, czy nasze spotkanie przyniesie pokój naszym narodom, ale jest dla mnie oczywiste, że jeśli ty opowiesz mi o swojej rodzinie, o swoich troskach oraz problemach swojego kraju, a ja zwierzę ci się ze swoich kłopotów, trudno mi będzie potem nienawidzić cię. Największym wyzwaniem dzisiejszego świata jest połączenie jedności i różnorodności. Jeśli nie znajdziemy czegoś, co nas połączy, różnice pomiędzy nami zdominują dyskurs, prowadząc do kolejnych konfliktów. Będziemy wtedy dążyli do zdominowania innych. Jeśli jednak odkryjemy wspólny mianownik, ta różnorodność zacznie nas wzbogacać. Musimy nauczyć się koegzystować, ponieważ dzielimy dwie rzeczy: człowieczeństwo i wspólny świat.
Wersja polska na zlecenie telewizji Puls, studio Acme. Tekst Marek Ławacz, czytał Janusz Kozioł.